Cześć moi mili, z tej strony Adam Kudorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Pamiętajcie, że robiąc zakupy w moim sklepie internetowym macie możliwość odbioru zamówienia osobistego od godziny mniej więcej 17 do godziny 20, czasami 21, w zależności ile mam roboty. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie radzieckiej konstrukcji myśliwiec odrzutowy konstrukcji Mikojana MiG-15 Fagot. Jest to, posłuchajcie, wydany przez Zvezdę model, ale to nie jest jakiś nowiuteńki model, tylko pierwszy raz on pojawił się w 90 bodajże trzecim roku i był wydany przez chińską firmę Dragon. Tak prezentuje się opakowanie. No i jak widzicie, bardzo fajna rzecz. Mamy tutaj kalkomanię czeskich sił powietrznych, jak i również polskich. No i oczywiście radzieckich. Ten model stacjonował, był używany w Wojsku Polskim chyba od 60 tam któregoś roku, do lat 90 nawet. I myślę, że warto zwrócić na ten model uwagę, ze względu na to, że jednak był używany, mimo swojego pochodzenia, był używany przez polskich pilotów. Tak prezentuje się pudełko. Mamy sporą kalkomanię, mamy też koreańską wersję i uwaga, wkrótce bodajże Italerii zapowiedziało ukazanie się tego modelu w przyszłym roku i będzie to wersja koreańska. Nie ma dużo części ten model, więc model mogę dedykować każdemu sklejaczowi domowemu. Grunt to posiadać dobre farbki, no i fajnie by było posiadać dobry zestaw kilku farb srebrnych, żeby móc sobie ładnie go wycieniować. I zaczniemy chyba, posłuchajcie, nietypowo dzisiaj od kalkomanii. Tak prezentuje się zestaw kalkomanii do Fagota. Mamy polskie kalkomanie, czeskie, sowieckie i tu proszę bardzo koreańskie, oczywiście północne. Mamy sporo tak samo oznaczeń technicznych, które należy wkleić na model, jak i również deskę rozdzielczą pilota. Tak się prezentuje właśnie kalkomania. Tutaj mamy szybkę. Zaraz zobaczymy, jak prezentuje się owiewka kabiny pilota. No i powiem wam, że wygląda ona naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o grubość, no to jest cieniutka, powiem wam, jest dość cienka. Nie jest to jakieś szkło pancerne. Bardzo fajnie się to prezentuje. Tutaj mamy właśnie, że to jest do MiGa 15. Z powrotem do torebeczki. I patrzymy, co tu mamy za instrukcję. Format oczywiście instrukcji z Zvezdy standardowy, dość duży, tak żeby był on czytelny. No i popatrzmy sobie, co tu jest. Mamy kabinę, nie za dużą, nie za skomplikowaną. Od razu tutaj producent nam podaje, jakie numery farb i jakie kolory należy kolorów użyć tutaj do malowania wnętrza. Mamy kolejne elementy do wklejenia, również jeżeli chodzi o miejsce, w którym chowamy przednie podwozie. Dobrze jest ten model tak samo dociążyć z przodu. Na przykład chociażby tutaj w to miejsce, gdzie wklejamy, będziemy wklejać podwozie, tu można kilka ładnych kulek stalowych, którymi mieszamy na przykład farby, przykleić dobrym klejem, żeby po prostu nam później nie odpadły i nie latały po całym samolocie, chociażby żeby tutaj gdzieś dołem nam nie wypadały. Mamy od razu pokazane podwozie, co użyć, jak użyć. Możemy też sobie zrobić schowane podwozie. Tak samo mamy tutaj uzbrojenie pokazane. Zbiorniki na paliwo dodatkowe. Dużo sklejania w tym modelu nie ma, no bo taka jest konstrukcja tego samolotu.
To jest cały samolot, posłuchajcie, tak naprawdę mamy dwie ramki plastikowe, więc za dużo się nie namordujemy, a każdy na pewno chciałby mieć polskiego MiG-a 15, czyli właśnie w natowskim określeniu fagota. Tutaj mamy pokazane właśnie, w które miejsca mamy napisy eksploatacyjne umieścić. A tu mamy malowanie. Posłuchajcie, jak ktoś dobrze poszuka w internecie, no oczywiście tu mamy radzieckie malowanie. Tu mamy też, o właśnie, mamy farby z Wezdy podane, jak i również farby Tamii. No i mamy tutaj, że mamy użyć srebrnego, koloru aluminium, stalowego, blue steel, tak żeby niektóre po prostu rzeczy pomalować, żeby ładniej on się prezentował, tak jak na przykład jest to na instrukcji. I tutaj mamy, proszę bardzo, LIM-1, czyli MiG-15 Polskich Sił Zbrojnych. I to jest model oznaczony jako muzeum w Krakowie. O tym numerze samolot MiG-a 15 je znajduje się w Muzeum Krakowskim. Mamy tak samo tutaj Aero S-103, czyli MiG-15 bis Czeskich Sił Powietrznych, który znajduje się w muzeum w Berlinie. A tu mamy koreański. No i mamy tutaj fajnie, bo to jest oznaczenia koreańskie, ale latał na nim, uwaga, pilot radziecki w 52 roku. Mamy Korea 52 rok. Tutaj jeżeli chodzi o czeski i polski producent, a nie, 60, w latach, przepraszam, 1952-67. I następnie był później oddany przez Wojsko Polskie do Muzeum właśnie Lotnictwa w Krakowie. To jest całość. No i teraz sobie zobaczymy, co proponuje nam właśnie Dragon, a obecnie Zvezda. I wyciągamy te dwie skromne ramki. No i tu mamy dodatkowe te zbiorniki, elementy uzbrojenia, jak i również antenę. A teraz obniżę kamerkę, bo widzę, że troszeczkę głupieje. Bardzo fajny jest detal tego modelu. Wszystkie linie są wklęsłe, więc można na pewno, niektórzy zapewne będą chcieli dokupić sobie jakieś elementy dodatkowe, waloryzacyjne, na przykład kabinę dodatkowe. No i przede wszystkim tutaj jest, widzę, że... O, głupie kamerka. Zaraz, poczekajcie. Teraz będzie dużo lepiej na pewno. Tak prezentują się właśnie zbiorniki dodatkowe, tutaj z tego co widzę. Mamy działko, dwa karabiny. Te samoloty również, ten samolot znajduje się w Warszawskim Muzeum Techniki Wojskowej na Czerniakowie. I teraz proszę bardzo, tak prezentuje się skrzydło. Mamy bardzo fajnie nitowanie pokazane. Druga strona skrzydła, dolna. Tu mamy tablicę. Kadłub. Co do składalności tego modelu, no niestety nie mogę nic powiedzieć, bo jedynego MiG-a czy też Lima 2, jakiego w życiu skleiłem, to był ZTS Plastik. O, tutaj mamy wnętrze wlotu. No tutaj trzeba będzie troszeczkę, widzę, poopiłować. Koła. Elementy podwozia. Tylne stateczniki. Elementy kabiny.
Zobaczymy kabinkę, jak wygląda. No i do tego elementu drugiej strony, dokładnie chodzi o element 11, możemy sobie wkleić kilka kulek, tak żeby nie fikał nam do tyłu po prostu model. Kolejne elementy podwozia, antena. Tutaj są specjalne takie czujniki, które montujemy pod skrzydła i na skrzydło. A tutaj, jeżeli chcemy zrobić zamknięte podwozie, to jeden z tych elementów, to dokładnie ten element odcinamy właśnie, żeby zrobić otwarte, bo tak wygląda zamknięte. No i mamy kolejne skrzydła. Tu mamy fotel pilota. No niestety w tym wydaniu nie mamy pilocika. Myślę, że model godny naszej uwagi, szczególnie dla osób, które początkują z modelarstwem. Do tego bym też proponował poszukać gdzieś. Był seria cała właśnie na stulecie polskich skrzydeł. Samoloty używane w Wojsku Polskim. I mamy bardzo fajnie MiG-a 15 właśnie opisanego tutaj. Historię tego samolotu, powstanie, używanie w Wojsku Polskim, przeciwników tak samo mamy. Więc naprawdę model śmiało polecam. Nie ma. Model jest oczywiście cały czas w sprzedaży w moim sklepie. Myślę, że warto zwrócić na niego uwagę i posiadać ten model, mimo tego, że jest to konstrukcja radziecka, w swoich kolekcji. No, tak jak mówiłem, nasi latali na tych samolotach. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam moich podglądaczy do subowania mojego kanału. Żegnam się również ze swoimi, na dzisiaj oczywiście, żegnam się ze swoimi subskrybentami. Zapraszam na zakupy do sklepu. Link do modelu znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.